Wszyscy, Maciej Żurawski z numerem 9 i Daniel Dubicki z numerem 29. Wisła nas nie zaskakuje swoim ustawieniem, ale Wisła takim ustawieniem, panie trenerze, przypomnę, że komentuje mecz razem ze mną Bogusław Kaczmarek, gra po raz pierwszy w tym sezonie. Ale myślę, że zawodnicy, którzy dzisiaj zapali się w 11 Wisły, grali wiele spotkań i jeżeli chce się zaistnieć w lidze i w pucharach, to mając taką kadrę, to żadna niespodzianka, ci zawodnicy powinni udowodnić swoją przydatność. Legia Warszawa. Tak jak mówił Marcin Rosłoń, mamy zmiany. Legia zagra tak jak w spotkaniu z Górnikiem Zabrze, to znaczy tylko z trójką obrońców. Z numerem pierwszym w bramce Artur Boruc. Trzech obrońców, to ma być ustawienie obrońców trzech w linii, ale no zobaczymy, jak to się będzie układało w miarę rozwoju spotkania. Z numerem drugim na lewej stronie Dixon Choto, w środku z piątką Jacek Zieliński i z numerem czwartym Marek Jóźwiak. W pomocy jedenastka Tomasz Kiełbowicz. W środku pola z numerem ósmym Łukasz Surma i obok niego do składu wchodzi Jacek Magiera z numerem 18. Z numerem 22 Tomasz Sokołowski. Tomasz Sokołowski pierwszy. Ofensywny pomocnik z 14 Aleksander Wukowicz i napastnicy numer 10 Marek Saganowski, numer 9 Stanko Świtnica. Jacek Magiera w pomocy, a więc czy to ma być ten dodatkowy piłkarz, który będzie utrudniał grę Szymkowiakowi? Myślę, że tutaj trener Kubicki celowo zagęścił środek pola, biorąc pod uwagę bardzo dobrą formę, w jakiej znajduje się Szymek. Magiera będzie tym zawodnikiem, który będzie starał się, myślę, zobaczymy to po rozpoczęciu zawodu, odcinać drogę piłki doskonałej podaniami Szymkowiaka do Żurawskiego czy bardzo szybkiego Daniela Dubickiego. Frankowski dzisiaj pozostawiony w Krakowie, zagra w meczu rezerw. Kontuzjowani ciągle są Kantoro i Arkadiusz Głowacki, a za kartki pauzuje Damian Gorawski. To w drużynie Wisły Kraków. Natomiast Legia, to, że gra trójką obrońców, to także jest uzależnione tym, że boczni obrońcy Legii są kontuzjowani, prawda? Bo i Tomasz Jarzębowski i Szala, który wypadł ze składu jeszcze dzisiaj, uczestniczył w rozruchu legionistów i to jest dosłownie nieobecność z ostatniej chwili. Nie ma dzisiaj nawet na ławce rezerwowych Szali. Proszę państwa, mecz Legia-Wisła już za kilka chwil na antenie Kanał Plus. Słowacki sędzia Lubosz Michel wyprowadza piłkarzy Legii Warszawa i Wisły Kraków na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Dwaj ostatni mistrzowie Polski. Legia, Warszawa i Wisła Kraków. Kibice Legii zapowiadali dzisiaj mnóstwo niespodzianek na ten mecz. Przyszykowano aż 210 zupełnie nowych flag. To chyba są te właśnie flagi o wielkości 1,5 metra na metr. Właśnie specjalnie na to spotkanie zjawiła się też bardzo liczna grupa kibiców z Krakowa. Wszyscy spodziewamy się niezwykłego spotkania. Lubosz Michel jako sędzia główny jeszcze kilka dni temu we wtorek prowadził zawody Ligi Mistrzów. Milan, Ajax, Amsterdam. Ja mam swoje zdanie na temat tego, by zagraniczni sędziowie prowadzili takie najważniejsze mecze w naszej lidze, ale to już nie jest temat na ten mecz. Legia Warszawa, Wisła Kraków. Trenerzy obu zespołów podkreślają, że znają się jak łyse konie, że w zasadzie nie ma takiego elementu w grze, którym mogliby się nawzajem zaskoczyć. Może wrócę do poprzedniej sekwencji swojej, Tomek. Chciałbym zauważyć tutaj, jakie skutki może mieć absencja Jarzębowskiego i Szali w Legii, bo są to obrońcy, którzy byli przygotowywani na pewno do gry od pierwszej minuty i to będzie, czy będzie widać brak zmiany w przypadku absencji Frankowskiego i Gorawskiego, bo ci zawodnicy wiele wnosili do gry Wisły, a Gorawski ostatnio był w bardzo dobrej dyspozycji. Na pewno Maciej Żurawski i Daniel Dubicki mają tą niezaprzeczalną przewagę nad trójką obrońców, że po pierwsze są dużo szybsi od nich, po drugie są dużo bardziej zwrotni niż obrońcy Legii. No z reguły napastnicy są szybsi, zwrotniejsi od wyższych obrońców, ale to może mieć niebagatelne znaczenie. Ja nie wiem, czy gra obrony Legii będzie wyglądała tak, jak zapowiada trener Kubicki, to znaczy, czy oni będą grali rzeczywiście trójką w linii, czy jednak nie będzie tej asekuracji z tyłu, bo oni nie mogą sobie pozwolić
na zbyt wielkie ryzyko przy tak napastnikach. No byłaby to wielka odwaga Darka Kubickiego, bo wiemy dobrze, że Jacek Zieliński, już Wiatr i Szoto są to zawodnicy o ściśle określonych warunkach fizycznych i motoryka tutaj nie mówię, że budzi zastrzeżenia, ale jest zupełnie inna jak tych sprinterów w przypadku Żurawskiego i Dubickiego, ale myślę, że jak będą grali sposobem, to Kubicki ten sposób chyba wymyślił i dlatego może się odważyć też na taką grę. Godzina 23, zaczynamy mecz. Legia Warszawa, biało-czarne stroje, Wisła na czerwono. Marek Józwiak, Nawodczyński, Kiełbowicz, przy Jacek Zieliński. Czy Cezary ma dobre informacje? Zostanie w okolicach środka boiska, czy pójdzie na głowę przy tym stałym fragmencie gry? No i jak widać, Jacek Zieliński jest tym zawodnikiem, który pozostał na swojej połowie, on został w pole środkowym jako jedyny z piłkarzy Legii. Nie ma go pod polem karnym Wisły Kraków. Myślę, że to wynika z ostrożności w pierwszych minutach, żeby nie popełnić prostego błędu w kontratakcie. Tomasz Sokołowski. Uwaga, Dixon Czoto wycofuje piłkę na linii pola karnego. Ogromne zamieszanie, strzelał Marek Jóźwiak i jeszcze zmieniał lot piłki Marek Saganowski, broni Piekutowski, rzut rożny. Druga minuta gry i pierwsza sytuacja dla Legii. Zobaczmy. Brawo za refleks i obronę sytuacyjną. Jóźwiak, Saganowski w zasadzie trafił już w leżącego Piekutowskiego. Nawodczyński i Jóźwiak. Dubicki. Bardzo szybko Legia zaatakowała. Piłkarze Wisły już pod polem karnym Wiślaków. Pressing Jacka Magiery. Skończyło się na aucie dla Wiślaków, ale proszę zobaczyć, jak szybko są atakowani Wiślacy. Jeśli tylko zbyt długo będą trzymać piłkę przy nodze, to może się dla nich to kończyć tak jak teraz. Stratą piłki. Sokołowski. Niedokładnie Strong. Jacek Zieliński. Surma. Czoto i Sokołowski. Czoto. Przytomne podanie do Kiełbowicza. Sokołowski i out dla zespołu Wisły. Stolarczyk. Dubicki. Z lewej strony jest Brasilia. Nie ma spalonego. Brasilia. Wybija piłkę Marek Jóźwiak. Surma. Saganowski. Strata Legii. Zacząć mecz skoncentrowanie, o tym mówił i Dariusz Kubicki i Henryk Kasperczak. No wszyscy mamy w pamięci mecz Polska-Szwecja, ale także Henryk Kasperczak przypominał niedawny mecz Wiślaków za Miką Wronki, gdzie Wisła szybko straciła gole i już do końca nie potrafiła odrobić strat. Teraz bardzo ładnie Dubicki zgrywa do Brasilii. Ślizg Jacka Magiery. Czysty. Tak jak powiedziałeś, obydwie drużyny bardzo skoncentrowane i chociaż Legia w pierwszej minucie już mogła być prowadzenie. Niemniej jednak widać, że na początku żadna z drużyn nie chce popełnić błędu. Jest rzut wolny dla Legii. Faulowany Stankos Świtlica. Stankos Świtlica powtarza scenariusz z poprzedniego sezonu. Znów w zasadzie nie uczestniczył w przygotowaniach drużyny do rozgrywek. Stąd jego późniejsze wejście
na boisko do podstawowego składu. Jakby nie było, to król strzelców poprzednich rozgrywek naszej ligi. Przypomnę jednak, że zdążył się już wpisać na listę strzelców, to dwukrotnie. Najpierw w towarzyskim meczu z Partizanem Belgrad. To mniej istotne, ale strzelił też gola przed kilkoma dniami w spotkaniu Pucharu Polski. A teraz Maciej Żurawski, z prawej strony jest Dubicki, uważa, by nie spalić kolega Żurawskiego z ataku. Żurawski, Brasilia i Dubicki w polu karnym. Czoto, Paszczyński. Zbiegł do środka Grzegorz Pater, zrobił miejsce Paszczyńskiemu, a teraz sam przewraca się Maciej Żurawski. Stolarczyk. Goni go Saganowski. Spokojnie Stolarczyk, Job. Dubicki. Brasilia. Stolarczyk, Strong. Maszczyński i Nawodczyński. Szymkowiak, Strong. Żurawski walczył o piłkę z Łukaszem Surmą. Rzut wolny. Wzywa pan Lubosz Mikel do siebie Wiślaka. Będzie chyba żółta kartka. Paweł Strong pokazuje, że to był pierwszy faul jego w tym meczu. Na pewno spóźnione wejście Strąga. Kiełbowicz już wypuścił sobie dalej piłkę. Skończyło się chyba na słownej reprymendzie sędziego. Siódma minuta gry na Łazienkowskiej. Szósta ligowa kolejka. Legia Wisła 0-0. Uwaga, Jacek Magiera. Zwie odegrali piłki do Saganowskiego. Zabrakło precyzji przy tym dograniu piłki. Pater. Rzut wolny dla Wisły. Przypominam państwu, że zarówno Legia, jak i Wisła Kraków rozpoczynają ten mecz w ustawieniach, w jakich jeszcze w tych rozgrywkach nie grały. Zarówno w przypadku Wisły, w meczach o europejskie puchary, w meczach o Puchar Polski. Legia także w żadnym ligowym meczu, w meczach Pucharu Polski nie wychodziła w takim składzie. W przypadku Legii bardzo podobna drużyna wyszła przed kilkoma dniami w Zabrzu. Tam jednak zamiast Boruca w bramce wystąpił Krzyształowicz. To jest umowa z trenerem Kubickim. W pucharze gra Krzyształowicz, w lidze Artur Boruc. Ale pozostałych 10 piłkarzy z pola, to byli ci sami zawodnicy, którzy dzisiaj wybiegli przeciwko Wiśle. Brasilia. Jóźwiak. Surma. Do Kiełbowicza. Czeka na Kiełbowicza Paszczyński. Saganowski. Ze spalonego Sankowski Kwica, ale sędzia asystent pomocnik pana Lubosza Mikela wyczekał całą akcję. Zobaczył, że Świetlica nie bierze udziału w grze, a zza pleców obrońców Wisły wybiegał lewą stroną niebędący na spalonym Tomasz Kiełbowicz. Myślę, że trener Kubicki uczulił napastników na to, że Adam Piekutowski w wymuszonych sytuacjach ma kłopoty, jeżeli chodzi o grę nogą. Ten element musi znacznie poprawić. O właśnie. I myślę, że to jest potwierdzeniem tego, co mówię. A swoją drogą, kiedyś miałem do wyboru Dudek Saganowski, czy Dudek Piekutowski, czy Wyparło. Ciekawy jestem, co by było, jakbym postawił wtedy na Adama. Dzisiaj grał, może nie byłoby Dudka. Rzut rożny dla Legii. Tomasz Sokołowski. Sokołowski z prawej strony zamyka akcję Jóźwiak. Dubicki. No i znów Wiślacy zwlekają z wyprowadzeniem akcji. Daniel Dubicki zaatakowany przez Marka Jóźwiaka, zanim pana Michela handlował rzut wolny dla Legii. Wczoraj podczas treningu legioniści trenowali właśnie rzuty wolne.
czterech egzekutorów najskuteczniejszy był właśnie Tomasz Kiełbowicz. No to była jego kiedyś bardzo silna strona. Mówię kiedyś, bo ostatnio dużo rzadziej przychodzi nam oglądać jego bramki z rzutów wolnych. Rzadziej niż chociażby Szymkowiaka. Spalony, spalony. W momencie zadania Kiełbowicza. Spalony. Bardzo szybka reakcja sędziego liniowego. Myślę, że może być to mecz też stałych fragmentów gry. I Szymkowiak i Kiełbowicz są specjalistami od tego typu elementów technicznych. Nieraz strzelali bramki i decydowali o wyniku meczu. Widzieliśmy powtórkę, nie ma wątpliwości. Na spalonym był w momencie podania Marek Saganowski. Jóźwiak, Nawodczyński, Strąg i Baszczyński. Pater zatrzymany przez Kiełbowicza. Baszczyński. Surmaj Kiełbowicz. Nawodczyński pod nogi Kiełbowicza. Stanko Świetlica. Bardzo dobrze teraz Surma przerzuca piłkę do Sokołowskiego. Sokołowski. Czoto. Świetlica. Sokołowski nie ma spalonego. Biega pole karne Aleksander Wukowicz. Jakudowski. Brasilia. Dubicki. Stolarczyk. Szymkowiak. Obrót Wukowicza. Myślę, że może się podobać pierwsze 10 minut w wykonaniu Legii. Grają bardzo agresywnie. Bardzo wysoko podchodzą pod rozgrywających Wiślaków. Nie może sobie na razie pograć Mirosław Szymkowiak. No, Darek Kubicki myślę znalazł bardzo skuteczne antidotum na organizację gry Wisły w środku pola. Szymkowiak w tej chwili bardzo mocno wyimpasowany przez dwójkę środkowych pomocników drużyny Legii. Aut dla zespołu z Warszawy. Szymkowiak pokazuje teraz sędziemu Michałowi, że przy tym dalekim wybiciu piłki był faulowany przez jednego z legionistów. Magiera. Zieliński. Jóźwiak. Saganowski. Dobrze zatrzymany przez Jopa. Job i Szymkowiak. Dobre teraz podanie do Brasilii. Sokołowski nie zdołał przeciąć tego zagrania. Brasilia kontra. Dixon Choto, Brasilia broni Borus. Kąśliwy strzał przy tej mokrej nawierzchni, ale myślę, że zasłużone brawa dla Borusa za bardzo skuteczną interwencję. Tomasz Sokołowski na spalonym, wyraźnym Stanko Świetlica. To już nawet nie musimy oglądać powtórek. To już na gołym okiem było widać, że Stanko Świetlica jest dobre 2 metry za obrońcą. Stolarczyk znów do Brasilii. Brasilia. No i Kiełbowicz, wiedząc, że za plecami ma Grzegorza Patera, bez ryzyka, na rzut rożny. A my jeszcze raz oglądamy strzał Brasilii. Bardzo dobre uderzenie, a widać piłka szła przy słupku i szła w światło bramki. Tak, ja obserwuję Borusa od kilku sezonów. Myślę, że ma bardzo dobrego nauczyciela. Krzysiek Dofman jest bardzo dobrym trenerem bramkarzy i Borus robi postępy. Maciej Żurawski z rzutu rożnego.
Szymkowiak. Świetlica. Aleksander Bukowicz. Z toczącej się piłki rozpoczęli grę zawodnicy Legii, a do tego nie z tego miejsca, gdzie miał miejsce faul, stąd też pan Lubosz Michel przerwał grę. Ale myślę, że sędzia mógł odstrzygać troszeczkę z gwizdkiem. Legia była przy piłce. Tomek Sokołowski mógł się wyspowolnić spod opieki zawodnika Wisły. Dixon Czotą. Sokołowski. Surma. Magiera. Bardzo ładne podanie argumentu Wiślaków do Tomasza Sokołowskiego. Sokołowski. Bikutowski. I jeszcze piłka trafia do Marka Saganowskiego, a ten zdaje się, że zagrał ręką. Tak pokazują wszyscy Wiślacy. Jest rzut wolny dla Wisły. Bardzo ładna akcja. Akcja Legii. Świetnie zachował się Jacek Magiera, znajdując gdzieś po drugiej stronie Tomasza Sokołowskiego. Spaliliśmy niedawno Piekutowskiego tutaj. Myślę, że drobny błąd mógł się zakończyć bramką dla Legii. Nie utrzymał piłki przy tej interwencji i mogło się to bardzo zaskoczyć. Bukowicz. Przerywa grę słowacki arbiter. Ja przypomnę Państwu, Lubosz Michel, sędzia numer jeden na Słowacji. Jeden z najlepszych sędziów świata tak naprawdę. To już jest ta top grupa sędziowska. Tych kilkunastu arbitrów wyznaczanych na najważniejsze mecze rangi klubowej, reprezentacyjnej. Tak, jest to top klas sędziowski. Podobno Jacek Granat, nasz sędzia międzynarodowy, w pewnym momencie bardzo mocno konkurował z sędzią słowackim. Żurawski do biegającego prawą stroną Marcina Baszczyńskiego. Miał miejsce Baszczyński. Tak, ale myślę, że źle przygotowanie piłki i tutaj strzał na wiwat. Z tej pozycji Baszczyński strzelał bramki w lidze. Henryk Kasperczak pierwszy raz zabrał dzisiaj na mecz ligowy swojego zespołu Martinsa Ekwueme. To jest zawodnik, który ostatnio występował w Sigmie Łomuniec, ale który przecież już ma za sobą występy w polskiej lidze. Treningi polskich zespołach, był przecież piłkarzem swego czasu Polonii Warszawa. Miałem przyjemność obserwować na obozie na Cyprze Sigmę Łomuniec. Graliśmy z nimi sparring. Ekwueme zaprezentował się bardzo korzystnie. Jest to młody, bardzo obiecujący zawodnik. A no, teraz nie uwaga Stolarczyka, Szymkowiaka, wybiega zza pleców Szymkowiakowi Saganowski i Wisła za darmo traci piłkę. Bukowicz. Tomasz Kiełbowicz. Kiełbowicz z biegu na lewą stronę Świetlica. Bukowicz. Jego rozumienie z Danką Świetlicą. Piekutowski i Baszczyński. Od 10 lat w meczach Legii z Wisłą, no, tutaj na stadionie przy ulicy Jarzynkowskiej, nie było remisów. Nie ma kompromisów spotkania tych dwóch drużyn. Uwaga, błąd Marka Jóźwiaka, Dixon Czoto i Marek Jóźwiak na razie ratują sytuację. Nie wolno Wiśle robić takich prezentów, bo myślę, że większa pewność przy tym robię i Pater mógł się wpisać na listę szczerców. Zdążył wybić piłkę Dixon Czoto po wcześniejszym bardzo niepracobliwym zagraniu Marka Jóźwiaka. Rzut rożny dla Wisły. Ostatni raz Legia z Wisłą zremisowały tutaj na tym stadionie w sezonie 93-94. Wtedy padł remis 1-1. Żurawski. Pater. Zdecydowanie przewadzę. Były bardzo młodzi, byli gospodarze. Tylko jeden czegoś Pater i biegający Maciej Stolarczyk. Odrzut z autu Legia. Pomaga Lubosz Michel Tomasza Sokołowskiego. Teraz
bardzo blisko podeszli Legionistów Wiślacy i oni utrudniają z kolei rozegranie akcji piłkarzom Legii. Strąż. Brasilia, Szymkowiak, Dubicki, trzymany za koszulkę przez Czoto. Szymkowiak. Maszczyński. Surma odbiera piłkę Paterowi. Kiełbowicz. Strong. Zahaczamy jeszcze przez Aleksandra Bukowicza. Piłka dla Wisły. Maszczyński, nie ma spalonego, Daniel Dubicki, 1-1 z Dixonem Czotą. Teraz pomylił się piłkarz z Zimbabwe, Brasilia i Boruc. Przeprasza teraz Dixon Czotą swoich kolegów z zespołu. Przepraszam, bo zrobił prosty, niewymuszony błąd. To już drugi błąd w ciągu 3 minut wykonanych defensorów Legii. No, każdy następny może skończyć się źle. Brasilia. Zablokowane dośrodkowanie Brazylijczyka. Rzut roczny dla Wisły. Z tej strony rzut roczny bije Mirosław Szymkowiak. Jeżeli minie pierwszego zawodnika Legii, stojącego w okolicy piątki, może być bardzo groźnie. Uwaga, jest Mariusz Job w polu karnym. Job. Umiejętnie wypchnięty z pola karnego. Bardzo dobra asekuracja. A Legia teraz rozpoczyna kontrę. Przypomnę, że przy rzutach z autów nie obowiązuje przepis o spalonym i cwanie wykorzystał to Marek Saganowski, ustawiając się za obrońcami Wisły. Bukowicz. Sokołowski. Bukowicz. Jacek Magiera i tym razem już na spalonym Sokołowski. Zobaczmy. Moment zagrania piłki. Wydaje się, że... No nie wiem. Teraz już widzieliśmy tą piłkę odchodzącą od... Dobry metr od nogi Jacka Magiery. Tak, ale być może był spalony, ale minimalny. Na granicy na pewno, ale umiejętny przyjazd Jopa doprowadził do tego, że ta piłka została zwolniona lotem, troszeczkę zwolniony i stąd Tomek minimalnie spali. Stolarczyk. Brasilia, Stolarczyk i spalony Dubicki. Wiele alternatyw na zmiany w ataku trener Henryk Kasperczak. Jest jeden z braci Broszków. W zasadzie obaj przyjechali dzisiaj z zespołem Wisły do Warszawy. Są to obydwaj bardzo obiecujący piłkarze. Ale panie trenerze, oni są obiecujący już od 2 lat. Oni przecież już grali w pierwszym składzie Tomek, Wisły. Ja wiem, że grali. Ja oglądałem ich w nieszczęsnym meczu reprezentacji juniorów Antka Szymanowskiego na stadionie w Gdyni, gdzie obydwaj zaprezentowali się z dobrej strony. Chociaż jeden z nich otrzymał czerwoną kartkę w tym meczu. Będą z nich ludzie? Uważam, że przy prawidłowym prowadzeniu to są zawodnicy, którzy... Uwaga, Aleksander Bukowicz! Saganowski! Jeszcze podawał do Stanko Świetlicy. Nie ma karnego, nie ma też bramki dla Legii. Ściekły Tomasz Sokołowski, a teraz wychodzi z piłką Marek Jóźwiak. 4 legionistów, 4 piłkarzy Wisły. Pater. Maszczyński. Pewnie za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze raz sytuację, ale to pierwszej przerwy w grze. Na razie Legia przy piłce. Na chwilę. Bukowicz.
Michel pokazuje, że na boisko może powrócić Dixon Choto. Legia w komplecie. Wracając do wątku z utalentowanymi drożkami, powinni być dalej szkoleni i trenowani i na pewno wcześniej czy później Wiśle zaistnieją. Starko Świetlica, bardzo ładne zgranie piłki do Łukasza Surmy. Surma już nie raz i nie dwa w tym sezonie pokazał nam, że te jego strzały z dystansu są bardzo kąśliwe i bardzo, bardzo groźne dla bramkarzy różnych przeciwników. I myślę, że Darek bardzo na niego liczy, stąd obecność Magiery na boisku w linii środkowej, że liczy na to, że Surma wykorzysta właśnie ten atut w postaci strzału z dystansu. Rzeźwiak. Świetlica. Nawodczyński. Szymkowiak, czeka lewą flanką Brasilia, Sokołowski do przodu. Tomasz Sokołowski za dwa dni odchodzić będzie 33 urodziny. A rezerwowy bramkarz Wisły, Artur Sarnat, z kolei po 33 urodziny, będzie miał już jutro. To komu, to zrobi sobie prezent, to zrobi prezent ewentualnie kolegów z drużyny, bowiem mało jest prawdopodobne, by Artur wszedł na boisko. Zobaczymy. Dubicki. Stracił piłkę Maciej Żurawski. To takie niewygodne podanie gdzieś na wysokość kola. Teraz odepchnięty Marek Saganowski. Rzut wolny dla Legii. Była szansa na dobrą akcję. Dubicki szuka kontaktowego grania niepotrzebnie. Sokołowski za plecy Nawodczyńskiego. Doskonała okazja dla Legii. Stanko Świetlica. A Adam Piekutowski powiedział wiele przykrych słów i to pozostanie przy tym Łukaszowi Nawodczyńskiemu. Łukasz Nawodczyński, o właśnie, mija się z piłką, a Stanko Świetlica strzela, ale nad poprzeczką. Właśnie to jest to niebezpieczeństwo, granie w strefie czwórką, gdzie zawodnik atakujący wprowadza dokładnie piłkę do gry. Tutaj ewidentny błąd defensywy Wisły i młodego Nowakczyńskiego mogło być po przysłowiowym balu. Kiełbowicz. Podanie do Sokołowskiego. Piekutowski. Żurawski. Strąg. Maciej Żurawski. Musimy wycofać się gdzieś na głęboko na swoją połowę, na 25 metr. Legia zdominowała środek pola, Wisła jest bezradna. Żurawski odcięty z Dubickim od podań. Teraz bardzo ładnie zrób piłka trafia do Łukasza Surmy. Wystarczyły trzy szybkie zagrania piłki w środku boiska. Na jeden, dwa kontakty z piłką. A teraz, panie trenerze, sytuacja sprzed mniej więcej 3 minut. Zobaczmy, Bukowicz, Saganowski i Tomasz Sokołowski domagał się rzutu karnego. Proszę pana o komentarz. No, bardzo dyskusyjna sytuacja. Trudno ocenić, czy Job dotknął piłkę szpicem buta, czy był to atak na nogi. Myślę, że nie byłoby pomyłki, gdyby sędzia zinterpretował to jako grę faul, gdyby jednak bliżej podjął decyzję. Pewnie jeszcze, panie trenerze, powtórzymy sobie tą sytuację w przerwie, gdzie będziemy mieli troszkę więcej czasu. Być może Czarek Olbrycht z trenerem Andrzejem Strejlałem również będą mieli okazję zobaczyć tą całą akcję. Ja jednak patrząc na jedną, drugą powtórkę, wydaje mi się, że piłka jest już gdzieś dalej od Mariusza Jopa i że ten trafia zdecydowanie w nogi Tomasza Sokołowskiego. Myślę, że Witek Żelazko w kontrowersjach dokona właściwej analizy. Nie obierajmy chleba, Witowi Żelazko. Marcin Baszczyński, 30 minuta spotkania. Legia Wisła bez bramek. Strąg. Szymkowiak. Kiełbowicz. Bukowicz. Nie ma spalonego.
Biegnie z piłką Stanowski Kica. W środku jest Saganowski, a z tyłu Surma i Sokołowski, to pewnie ich powinien szukać tym podaniem Stankos-Kitlica, bo obrońcy Wisły wracali niemal wszyscy w linii. Myślę, a Surma z tyłu biegu niepilnowany. Ale gdyby w tej sytuacji Tomek Kiełbowicz, a Kitlica penetrował pole karne, mogło być groźnie. Piąt do Piekutowskiego. Kubicki, Brasilia czeka na podanie. Maciej Żurawski w bardzo groźnej, niewygodnej dla siebie sytuacji główkował Marek Jóźwiak, stojąc kilka metrów na wprost od bramki, a za plecami zupełnie niepilnowany Maciej Żurawski tylko czekał na błąd. No, tak miało swojakiem piłkarski. Teraz Maciej Żurawski, już nie wiem, rozpatrzymy, jak podchodzi do piłki, 31 minuta spotkania. Żurawski. No i ten stojący na pierwszym słupku tylko Surma wybił piłkę. Skitlica wygrał pojedynek ze Stronkiem. Bukowicz. Pospieszył się teraz Marek Saganowski. Powinien puścić piłkę do Jacka Magiery. Łukasz Surma. Magiera. I Piekutowski. Myślę, że typowy brak komunikacji. Sagan zabrał ciasteczko Magierze. Wychodzi na czysto tam na tamtym Piekutowski. Myślę, że miałby za tyle czasu, popatrzyłby i spytałby go, który ruch chcesz. A wracając do jubileuszy, to aż nie chce mi się wierzyć, że 12 lat temu Sokołowski grał jeszcze w Unii Sempopoli i właśnie z tego zespołu wyciągnęliśmy go z Tomilu Olsztyn, którym później grał bardzo dobrze i z tego zespołu trafił do reprezentacji Polski. Teraz jest bardzo mocny punktem Legii. Ja muszę panu powiedzieć, że miałem inne spostrzeżenie, patrząc dzisiaj na rocznik i na datę urodzenia Tomasza Sokołowskiego. Powiedziałem, spytałem się, to on już ma 33 lata, a patrzę, jak on biega na boisku, ale też szybko porusza się na murawie, boczni pomocnik. To aż nie chce się wiedzieć, że to już jest te trzecie urodziny. Tak, no myślę, że przeżywa renesans formy. Uporał się z wszelkimi perturbacjami zdrowotnymi, miał troszeczkę też kłopotów życiowych. Myślę, że teraz zdrowy i z wolną głową pokaże jeszcze w Legii kawałek dobrego futbolu. Surma. Kiełbowicz. Świetlica. Pater. Czysto Jacek Zieliński. Ponownie Pater. Czoto. Kubicki. A od Legii. Legia gra dzisiaj z nowym sponsorem na koszulce, ale to jest taki sponsor póki co na jedno spotkanie. Prowadzili w czyn pomysł Marka Koźmińskiego, jednego z właścicieli Górnika Zawrze, który mówił o tym właśnie, jak ciężko teraz jest znaleźć na rynku sponsorów i że on chciałby właśnie na pojedyncze spotkania nawet szukać chętnych, by reklamowali się na koszulkach Górnika Zawrze. Byleby to nie był sponsor, co pojawia się i znika. Ja myślę, że skoro umowy zostały podpisane, to umowy będą respektowane. Różnie z tym bywa, różnie. Strąd. Jóźwiak. Nie było spalonego. Cała czwórka obrońców Wisły wymownie patrzy w kierunku asystenta pana Lubosza Michela. Dzisiaj przypomnę, asystują słowackiemu sędziemu jego rodacy Iwan Bartoś z chorągiewką czerwoną i Marian Rusparski z dziurką. Sokołowski wyrzuca pod boczną linię Saganowskiego i piłka jeszcze w locie minęła
minęła linię końcową, od bramki rozpocznie, Piekutowski. Tomek, nie wiem czy zauważyłeś, jak umiejętnie defensywa Legii, Szoto, Jezieliński, Jóźwiak zmuszają Żurawskiego do niewygodnej dla niego gry. On dużo prowadzi piłkę wzdłuż linii środkowej, ucieka do bocznej linii. To granie mu tam nie pasuje. Myślę, że takie granie bardziej powinien preferować Dubicki i unikać kontaktowej gry z Szoto, bo wykorzystać swoją szybkość i dynamikę. W ogóle Maciej Żurawski dzisiaj jest zmuszony do gry głównie tyłem do bramki Legii i to mu wyraźnie nie odpowiada. I o to chyba chodzi Kubickiemu i defensywie Legii, żeby zmusić Żurawskiego do gry najmniej niewygodnej dla siebie i dla drużyny Wisły. Tomasz Kiełbowicz i Marcin Baszczyński. Czy dojdzie do piłki Kiełbowicz? Doszedł. Kiełbowicz, po polu karnym są Świetlica i Saganowski. A Kiełbowicz trafia w Nabotczyńskiego. Rzut rożny. Zabrakło kropki na D. Bardzo ładna akcja ofensywna Kiełbowicza. Zabrakło tutaj tego ostatniego podania, bo było bardzo groźne. Przystanek na salę Piekutowskiej. Że do Zapatera w polu karnym. Zgodnie z tym, co mówił Grzegorz Milko w rozmowie z trenerem Kubickim, Jacek Zieliński niezmiennie pozostaje w kole środkowym i nie włącza się przy rzutach rożnych do akcji swojego zespołu. Ani Strąk, ani Nabotczyński nie wybili piłki. Wusiak. Magiera. Strąk. Czytałem zwód reprezentanta młodzieżówki, ale utrzymał się przy piłce. Dubicki. Spalony Brasilia. Na pewno Zieliński odpowiada za całość defensywy, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że zarówno Jóźwiak, jak i Szoto grają bardzo dobrze głową. Nie wiem, czy Szoto nie skacze wyżej od Zielińskiego, a przede wszystkim Zieliński musi odpowiadać za porządek defensywy. Przed chwilą mieliśmy powtórkę tego podania Strąka do Brasilii. Spalony był. Teraz Marek Saganowski. Będzie rzut rożny. Spalony był, ale Strąk nie dojrzał bardzo dobrze wchodzącego środkiem boiska Macieja Żurawskiego. Żurawski miał duże pretensje do kolegi z zespołu o to, że ten go nie dojrzał. Legia szybko wykonała rzut rożny. Stolarczyk. Kubicki i Czoto. O, dużo niższy. Od Dixona Czoto Dubicki wybił piłkę głową. Jacek Zieliński. I teraz pomylił się. Doświadczony obrońca Legii. Stolarczyk. Żurawski. Szynkowiak. Kolarczyk, Brasilia. Długo prowadzi piłkę Brazylijczyk. Dało mu się dośrodkować, ale przejął to podanie Dixon Czoto. Artur Boryc. Obserwowałem zawodnika Zimbabwe Szoto w Górniku Zabrze. Przyznam, że bardzo mile mnie tutaj zaskoczył. Gra bardzo pewnie, bardzo dojrzałe z tyłu, poza jednym błędem. Myślę, że gra bardzo dobrze. A przypominam Państwu, że ten zawodnik przed rozpoczęciem tego sezonu był na testach najpierw w Legii, ale potem w Wiśle Kraków. Zdążył rozegrać nawet jedno sparingowe spotkanie z zespołem rezerw Wisły, gdzie wtedy testowano bardzo wielu piłkarzy, między innymi Bensona Anika, który dzisiaj gra w świcie Nowy Dwór. Ale zaledwie dwa dni potem, jak Czoto zagrał sparing z Białą Gwiazdą na koszulce z Białą Gwiazdą na piersi, obudzili się działacze Legii i podpisali z nim kontrakt. Świetlica. Szynkowiak. Żurawski. Wychodzi za nim pod połowę boiska Marek Jóźwiak. Teraz Brasilia. Środkiem biegnie Daniel Dubicki, a całą akcję zamyka Grzegorz Pater. Kiełbowicz. Zieliński.
Jóźgak. Boryc. Surma. Zaatakowany przez Dubickiego. No, brakowało, stracił piłkę. Pięć minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. A swoją drogą ciekawy jestem, jak Szoto zaprezentowałby się w drużynie Wisły grając w środku obrony. Widać, że tutaj Wisła ma duże problemy. Nadal nie jest zdolny do gry Arkadiusz Głowacki. Tak, absencja Arka jest tutaj bardzo widoczna. Bardzo pewny w odbiorze, doskonałej własnej kuracji. Czytam grę na zmysłach i antycypacji przewidywania tego, co się może wydarzyć, i w tych meczach pucharowych pokazał olbrzymie możliwości. Myślę, że... Ktoś powiedział, że Łukasz Nawodczyński dzisiaj to jest Arkadiusz Głowacki sprzed 3-4 lat. Że tyle właśnie brakuje Nawodczyńskiemu do klasy doświadczenia Głowackiego. Na pewno w przypadku Nawodczyńskiego myślę, że liczne kontuzje też zahamowały jego rozwój. Szynkowiak na spalonym Żurawski. Zobaczymy. To podanie było bardzo, sam zamysł był bardzo udany. No i wyraźny błąd teraz sędziego asystenta. Proszę zobaczyć, dwóch obrońców Legii było na pewno bliżej bramki Boruca niż Maciej Żurawski. Sytuacja do niedzielnych kontrowersji dla pana Lita Żurawskiego. No właśnie. Chciałbym zobaczyć jeszcze raz tę sytuację. A za chwileczkę, jeżeli jeszcze możemy, to jest prośba do Jacka Krawieckiego, realizującego dzisiejszą transmisję. Być może uda nam się powtórzyć całą sytuację z podaniem Szymkowiaka do Macieja Żurawskiego. Chyba pierwszy raz w tak dogodnej sytuacji w całym meczu znalazłby się Żurawski. Dixon Czoto. Falowany Marek Saganowski. Zupełnie niepotrzebnie Mariusz Job. Klatką piersiową starał się odepchnąć. Uwaga, panie trenerze, podanie Szymkowiaka. No jeśli trawa jest równo przystrzyżona, to i Sokołowski u dołu ekranu, i tam gdzieś bardzo wysoko, jeśli dobrze widzę, to pewnie jest Marek Jóźwiak. W najgorszym razie byli na równi, a wtedy to sędzia, spalonego nie ma. Sędzia boczny myślę, że nie wytrzymał tutaj i zbyt pochopnie podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalony. Baszczyński. Grzegorz Pater. Baszczyński. Strong. Juka po obwodzie. Jak w piłce ręcznej. Szymkowiak i Brasilia. Brasilia. Jóźwiak. Na rzut rożny. Nie można powiedzieć błąd za błąd. Jestem, wyglądając te pierwsze powtórki, jestem skłonny podyktować karnego dla Legii za zapały na Tomaszu Sokołowskim. No a teraz wyraźnie na spalonym nie był Maciej Żurawski. Job. Trafia w piłkę z trudnej pozycji Stolarczyk. Tak, ale znowu doskonała asekuracja i bardzo dobra interwencja Szoko. Saganowski zgrywa do Bukowicza, czwórką wychodzi Legia. Nie przeszło to podanie Aleksandra Bukowicza. Dobrze ustawił się Brasilia. Czoto przerywa podanie do Stolarczyka. Stolarczyk i Czoto. Czoto wyczekał bardzo teraz umiejętnie. Nie zrobił tego, co... Zrobił to, czego nie zrobił wcześniej Mariusz Jok, faulując Marka Saganowskiego. Bardzo dobrze doskoczył. Bardzo blisko do Maćka Stolarczyka. Bez faulu, czyściutko. Teraz znów Szymkowiak zagrywa do Żurawskiego. Nie ma spalonego. Żurawski. Maciej Żurawski. I Marek Jóźwiak. Broni Borys.
każdej sytuacji potrafi sobie znaleźć miejsce do strzału Maciej Żurawski. No tak. Ta do najwygodniejszych rzecz jasna nie należała. Inna sprawa, że za bardzo nie miał komu oddać piłki Żurawski. Dubicki. Maszczyński, Dubicki. Szymkowiak. Żurawski. Sokołowski na rzut rożny. Wisła mocno przyspieszyła, skończyła się supremacja w środku pola Legii. Zrobiło się niebezpiecznie pod bramką Legii. Dwie groźne sytuacje. Jarosław Szymkowiak. Drugi raz chyba bije rzut rożny z tego narożnika Mirosław Szymkowiak. Dwa razy podobnie, za krótko. Źle technicznie wykonany element musi minąć pierwszego zawodnika. Stworzyć możliwość oddania czy popatrzenia w powietrze. 0-0 po pierwszej części meczu. Że będzie bardzo mało komentarzy negatywnych, bo u nas piłka w tej chwili ma bardzo złą publiczność. Piłkarze już powoli powracają na boisko. Za chwilę druga połowa meczu. Legia Warszawa, Wisła Kraków. Z Cezarem Olbrychtem, z trenerem Strejlałem spotkamy się jeszcze po zakończeniu tego spotkania. Będziemy razem mniej więcej do godziny 22.15. Rzecz jasna pokażemy Państwu w całości i na żywo drugą połowę meczu, ale także pokażemy na żywo konferencję prasową z salki prasowej dla dziennikarzy, gdzie na pytania odpowiadać będą trenerzy Henryk Kasperczak i Dariusz Kubicki. Panie trenerze, sprawdziłem statystykę dotyczącą spotkań Legii i Wisły. I Wisły i Legii. Tutaj w Warszawie, jak i w Krakowie w ostatnich kilkunastu latach. Proszę sobie wyobrazić, że tylko jeden, w ostatnich kilkunastu latach, tylko jeden mecz Legii i Wisły po pierwszych 45 minutach był bezbramkowy. To był sezon 2001-2002. Tutaj na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 0-0 do przerwy. Jedną bramkę wtedy wstrzelił Bartosz Karwan. Legia wygrała z Wisłą 1-0. W pozostałych spotkaniach, tak w Krakowie, jak i w Warszawie, do przerwy już gole oglądaliśmy. To sugerujesz, że nie ma Karwana, to będzie dzisiaj 0-0? Nie, sugeruję tylko, że nie ma tych strzałów, nie ma bramek. Tego byśmy chcieli najbardziej. No ale może ta druga połowa będzie pod tym względem dużo lepsza. Widowisko zasługuje na to, żeby były bramki. To prawda. Oba zespoły bez zmian, a więc Wisła w bramce Piekutowski numer 25. 2 Szymkowiak, 3 Stolarczyk, 4 Baszczyński, 8 Pater, 9 Żurawski, 11 Bracini, a 16 Strąg, 18 Jo, 19 Nawodczyński z numerem 29 Dubicki. Legia w bramce Boru z numerem 1, 2 Czoto, z 4 Jóźwiak, z numerem 5 Zieliński, ale uwaga, bo tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, dopiero teraz widzimy. Rzut rożny dla Legii. No tak to z reguły jest w pierwszych minutach każdej z połów, że tutaj na Legii musimy rozpoczynać taką troszeczkę alternatywną relację spotkań piłkarskich z kamer z zabranych. Po prostu z tej kamery ogólnej nie bardzo widać poprzez te zapalone ręce i dymy się unoszące, co widać na boisku. Tomasz Sokołowski. Zaczęło się podobnie jak w pierwszej połowie. Sokołowski. Satanowski walczył o piłkę ze Strąkiem. Jeszcze jeden rzut rożny. Siela, bliżej kółka. Podnieś Sakow Sobolowski. Miała piłka z Fidlice. Z autu gospodarza. Chwileczkę dokończę skład Legii, ale zobaczmy wcześniej, jak rozegra akcję zespół gospodarzy i Marek Jóźwiak. Jóźwiak Marączyński. Chociaż teraz nie zabrakło kilku słów między Piekutowskim a Marączyńskim, bo bramkarz Wiślaków mówił, by śmiało do piłki wyjść i ją wyłapać. Dalej skład Legii, 8 Surma, 9 Świetlica, 10 Saganowski, 11 Kiełbowicz, 14 Bukowicz, 18 Magiera z numerem 22 Sokołowski pierwszy.
dla Legii. Kilka osób oglądało z nami w przerwie powtórki sytuacji z pierwszej połowy. Muszę Państwu zdradzić, między innymi był tutaj koło nas Maciej Szczęsny, były bramkarz i Legii, i Wisły Kraków. Muszę Państwu zdradzić, że przy sytuacji Mariusza Jopa z Tomaszem Sokołowskim, to ta akcja, która nas zajmowała przez dobrych kilka chwil, z potencjalnym rzutem karnym, Maciej stwierdził, że on karnego by nie odgwizdał. Bukowicz. Sokołowski i Jop na aut. Sokołowski, Bukowicz. Teraz trochę takiego ping-ponga. Stołarczyk. Brasilia. Oj, obgwizdany, spalony Daniela Dubickiego. Mnie zastanawia jedno grzewisły, brak ofensywnych wejść ze strony Waszczyńskiego. Tutaj skoncentrował się bardzo na tym, żeby wyblokować Kiełbowicza. Żółta kartka dla Mirosława Szymkowiaka. Pierwsza żółta kartka w tym meczu, prawda? Myślę, że było to taktyczne zagranie Mirka wynikające z dużej przewagi po prawej stronie, gdzie akcja mogła pójść ostrzydlająca i mogło być bardzo groźnie. Przerwał Mirek akcję, dostał za to kartkę, bo... Faul nie był brutalny, ale to było to typowy taktyczny faul. Taktyczny faul, dlatego sędzia ukarał zawodnika. Teraz Szestro. Kiełbowicz. Świetlica. Kolejnie Baszczyński, Strong, Pater. Stracił piłkę kapitan Wiślaku. Nawodczyński, Jacek Magiera znów, sprytnie do Tomasza Sokołowskiego, niepilnowanego po prawej stronie. Sokołowski, nie ma spalonego, Stanko Świetlica, broni Piekutowski, jeszcze nie ma Stanka Bukowicza. Legia Wisła 1-0. Aleksander Bukowicz. W tej akcji było podanie do Stanko Świetlicy, który został po prawej stronie i spalonego nie ma, bo jak widzimy jest w środku Łukasz Nawodczyński. Oczywiście Łukasz zaspał, brak komunikacji. I teraz znów panie trenerze, czterech Wiślaków, czterech obrońców biega, stoją w linii, a z tyłu nadbiega Aleksander Bukowicz i jak widzimy na 8-9 metrze jest sam. Duży brak komunikacji między Nawodczyńskim, Adamem Piekutowskim i chyba Mariuszem Jopem. Ale akcja wcześniej, kiedy taktycznie przerwał akcję Szymkowiak, mogła zakończyć się strzałem na bramkę i bramkę. Aleksander Bukowicz strzela swojego drugiego gola w tym sezonie. Zaledwie to jest piąta bramka dla Legii w tych rozgrywkach. Uwaga, że zaraz może być 2-0. Stanko Świetlica! Jest 2-0! Fantastyczne dwie minuty Legii! Drugi gol Świetlicy w tym sezonie, ale pierwsza bramka w rozgrywkach ligowych. I znów nie było spalonego. No zwróćmy uwagę, oczywiście. Zastał tutaj zdecydowanie Mariusz Jop. Jeszcze jeden!
zwrócił piłkę Mariusz Jok. Kto wie, czy nie ten rykoszet zmienił Piechutowskiego. Rykoszet nie pozwolił chyba skutecznie interweniować Adamowi, bo lekko piłka została pozbita. Zmieniła troszeczkę tor lotu. No tak, już powiedziałem, że Legia w tym sezonie strzeliła zaledwie 5 bramek. Strzeliła 6 bramek. To był do tej pory największy dylemat trenera Kubickiego. Jak zdobywać gole? Głównie Legia strzelała te bramki grając w osłabieniu, grając w dziesiątkę po tym, jak jej piłkarze opuszczali boisko za czerwone kartki. Legia Wisła 2-0. Tak jak w meczu z Lechem Poznań. Wtedy też gole padały bramka za bramką w odstępie kilkudziesięciu sekund. Bardzo zły okres gry Wiślaków. Tak bardzo zwraca uwagę na odpowiednią koncentrację trener Henryk Kasperczak. Tutaj chyba tego zabrakło. Nie wiem, czy przy pierwszej bramce, ale przy drugiej już na pewno. Wiślacy chyba cały czas byli jeszcze pod wrażeniem tego gola, który padł kilka chwil wcześniej. Legia pokazała, jak ważny jest element zaskoczenia i wykorzystanie momentu braku koncentracji. No i znów jest, może być niebezpiecznie. Dobrze na Wodczyński. Odbiera piłkę Saganowskiemu. Strąg, Pater. Na Wodczyński. I Piekutowski. Mariusz Job. Żurawski znów na środku boiska. Napastnik Wisły. Stolarczyk. Polanie za plecy Sokołowskiego. Dobra Sili, ale zorientował się w całej akcji Paweł Wanasiczowi. Świetlica. Już podnosi rękę i Sokołowski i w środku i po lewej stronie Tomasz Kiełbowicz. Za długo prowadził teraz piłkę Stanko Świetlica. Żurawski faulowany. I będzie żółta kartka. Kartka dla Jacka Zielińskiego. Ale to jest cały czas to, na co zwracał pan uwagę już w pierwszej połowie. Maciej Żurawski jest, no nie jest sobą, kiedy musi grać, kiedy musi wycofywać się na połowę boiska, kiedy musi teraz, tak jak teraz, rozgrywać. To prawda, on tak grywał w juniorach, jeszcze Lecha Poznań, on zaczynał jako rozgrywający. No ale umówmy się, Maciej Żurawski jest w Wiśle po to, by strzelać bramki. Dzisiaj miał jedną dobrą sytuację. Tak jak powiedziałeś, przypominam sobie, że grając Barcie w pierwszej lidze, grał w środku pomocy i zupełnie przyzwoicie sobie radził, ale to już od tego minęły wieki. Zadowolonego piłkę Mirosław Szymkowiak, piąstkuje Boruc i skąd on wychodzi Legia, 5-4 z przewagą gospodarze. Pospieszmy się, Surman. Chcieliśmy bramek, mamy bramki. Widowisko zyskało na trafność i doskonała reakcja kibiców. Ja jestem ciekawy, jak zareaguje Wisła, bo no patrząc na ławkę rezerwową zespołu z Krakowa, to za bardzo, z całym szacunkiem dla braci Wrożków, dla Mrowca, dla Ładzy, to nie ma kim straszyć. I to w takim momencie. Zawodnicy młodzi i umiejętnie wprowadzeni w okresie powodzenia zespołu. Teraz jest to olbrzymie ryzyko. Nie ma dzisiaj Kantoru, nie ma Frankowskiego. Nie ma oczywiście na środku obrony Głowackiego. No wreszcie za kartki pauzuje Damian Doradzki. Tak, ograniczone możliwości tutaj właściwego reagowania trenera Kasperczaka. Próbuje tych prostopadłych zagrań Jarosław Szymkowiak. Organizacja gry obrony Legii poza pierwszymi minutami w pierwszej połowie. Dwa drobne błędy. Bardzo dobra. No te drobne błędy mogły śmiało skończyć się stratą gola, bo Marka Jóźwiaka był bardzo niebezpieczny dla zespołu. Bukowicz. Świetna piłka. O, pospieszyłem się. Świetny to był może tylko zamysł z pierwszej piłki zagrywać do wygającego Stanko Świetlicy. Świetlica. Uwaga, jeszcze Jacek Magiera. Dużo drogi. Pięćdziesiąta dziewiąta minuta spotkania. Świetlica wybijał piłkę Job.
strzelał Magiera. Ale znowu Nowobrzyński był za daleko od Sadanowskiego. Lepsze złożenie Sagana i tak miało trzecią bramkę. Pilnuje Saganowskiego. Tutaj ustawia w narożniku boiska Tomasz Kiełbowicz. Baszczyński. Znowu Żydrożnik. Trudne chwile dla Wisły. Ciekawy jestem, jak zareaguje Henio Kasperczak. Szykuje się chyba zmiana w Wiśle. Raz jeszcze Tomasz Kiełbowicz z Witlica. Kiełbowicz nie było spalonego, bo jeden z obrońców Wisły pozostawał przy słupku bramki Piekutowskiego. Saganowski. Surma. Spalony. Bardzo dobra próba zmiany ciężaru gry. Sokołowski, Czoto. Świetlica i Surma. Job. Stolarczyk. Nawodczyński. W tym meczu Baszczyńskiego ofensywnego wejścia skutecznie zastupowano. Baszczyński w stronę. Szybciej krzyczy Mirosław Szymkowiak do Pawła Stronka. Teraz już Szymkowiak. Szymkowiak. Było niebezpiecznie. Mogło to się źle dla Legii zakończyć. Trzeba wyjść wcześniej do Mirka. Tu Łukasz Surma spóźnił się troszeczkę. Wcześniej musiał doskoczyć, bo Szymek z podobnych sytuacji strzelał już wiele bramek. Paweł Brożek, numer 23. To właśnie ten zawodnik wejdzie na boisko. Wcale się nie dziwię. Mały wybór Henia Kasperczaka. Pasulewicz po kontuzji. Ekwueme od niedawna trenuje w drużynie Wisły. Co zrobi Henio? Zmienił Patera. Myślę, że Dubiński przejdzie na prawą pomocą. Drodzy, zmieni Daniela Dubińskiego w ataku. Tak to zresztą już wygląda. Tak przemieścili się zawodnicy na murawie. Paweł Brożek, numer 23, będzie grać w ataku z Maciejem Żurawskim. Dubiński przechodzi na prawą stronę. Szymkowiak. Żurawski. Uwaga, Artur Borus. Po rykoszecie. Nie wiem, czy piłka zmierzała w światło bramki. Pewnie nie wiedział tego także Borus. Ale było to bardzo nieprzyjemne uderzenie. Po rykoszecie spadająca piłka. Raz jeszcze Szymkowiak. Odgrywał do Brasilii. Wrócił Sokołowski. Piękny powrót Tomka Sokołowskiego. Prawidłowa asekuracja. Teraz dołącza do atakujących Wisły Job. Szymkowiak. Szymkowiak zgrywał piłkę z Broszkiem. Znowu skuteczna interwencja Szoto. No ale ja teraz nastawiona na kontry. Uwaga! Saganowski. Uważa, to jest palić Świetlica. Biega także Tomasz Kiełbowicz. Nie ma trzeciej bramki, ale też by jej nie było, nawet gdyby piłka wylądowała w bramce. Spalony. Ja myślę, że Saganowski przeziębił tą akcję. Nie zagrał w tempo, bo pachniało trzecią bramką. Oj, ale... Boję się, że asystent pana Lubosza Michela znów pomylił się, bo był zawodnik na pozycji spalonej, ale to był Stango Świetlica. Tomasz Kiełbowicz biegał w tempo. Czoto. Kolejna bardzo dobra interwencja. Imponuje mi ten chłopak naprawdę. Zrobił olbrzymie postępy. Legia rozpoczyna od rzutu wolnego, a my możemy posłuchać, ale może za chwileczkę, bo atakuje zespół z Warszawy. Grzegorz Pater nam wybaczy, bo właśnie z Grzegorzem Paterem porozmawiamy już za chwilę. Posłuchamy, jak czują się ci Wiślacy, którzy są na boisku, czy przypadkiem morale zespołu nie zostało w pewien sposób osłabione po tych dwóch naprawdę
porażających dla nich minutach. Ale na razie atakuje zespół z Krakowa. Wygląda na to, że te najgorsze chwile drużyna trenera Henryka Kasperczaka ma już za sobą, bo teraz ona coraz częściej atakuje. Zieliński. Ale wrzucanie podobnych piłek na rosłych obrońców Legii to woda na młyn do właściwego odbioru piłki kontrataku. Posłuchajmy, panie trenerze, teraz Grzegorz Pater w rozmowie z Grzegorzem Milką. Panie Grzegorzu, w dwie minuty prawie się Wawel zatrzęsł. Co się stało? No popełniliśmy tutaj dwa błędy, jeden za drugim. Przegrywamy 2-0. No nic, pozostało nam walczyć do końca i postarać się jeszcze wynieść korzystny wynik. No i co, kibice, którzy oglądają to spotkanie w Krakowie i sympatyzują Wiśle, mogą jeszcze liczyć na dwie bramki? No wie pan, wszystko jest możliwe i będziemy na pewno dążyć do tego, żeby wyrównać. Na pewno będzie ciężko, ale będziemy się starać. Dziękuję bardzo. Próbują w środku pola Szymkowiak, Brożek, Strong. Jest rzut wolny dla Wisły. Odległość jest niemała, no jestem ciekawy, czy Mirosław Szymkowiak spróbuje z tego miejsca. Bierze piłkę w ręce i ustawia ją sobie, więc jest kto wie. Na pewno jest roza na murawie, piłka jest wilgotna. To utrudnia interwencję bramkarzu. Ale odległość jest, myślę, bardzo znacząca. No zobaczymy, jest Żurawski i jest Szymkowiak. Myślę, że jest to pozycja dla Maćka Żurawskiego na silny, plasowany strzał, bo za daleko, żeby tą piłkę z rotacją wkręcić gdzieś do rogu bramki Boruca. Stolarczyk do Macieja Żurawskiego. Broni Boruc. Świetlica, Bukowicz, Baszczyński, poradził sobie w trudnej sytuacji reprezentant Polski. Strong, dobrze piłkarz młodzieżówki, Stolarczyk, ma otwartą całą lewą stronę, zagrywa do środka do Szymkowiaka, ale sam włącza się do akcji zespołu. Szymkowiak! Strong. I już Marek Saganowski przeszkadzał Pawłowi Strąkowi. Opłaciło się. Legia wychodzi z kontrą. 4-3. Gospodarze przewadzą w tej akcji. Aleksander Bukowicz. Bukowicz do środka. Nie ma trzeciej bramki, a strzelał Marek Saganowski. Będzie wygroźny. Kolejna prostopadła piłka eliminuje zupełnie skuteczność interwencji drużyny Wisły. Patrzę na Nowoczyńskiego. Myślę, że ten chłopak bardzo przeżywa ten mecz. Kolejny błąd ze środka obrony może się zakończyć dramatem dla Wisły. Trzecia Legia, trzecia bramka dla Legii może tutaj być przysławionym gwoździem do trumny. Na postrzale Saganowskiego odbiła się jeszcze od nogi Jopa. 67. minuta spotkania. Sokołowski, wbijał piłkę Rubicki, Brasilia, Brożek, dobre podanie do Brasilii, w środku jest Maciej Żurawski, Brasilia, na przeciwległą stronę boiska, tu jest Stolarczyk obok słupka. Jak niewiele brakowało. Dzieją tym też dobrze trener Henryk Kasperczak, zobaczmy. Pewnie też odepchnął z długo Artur Boruc, bo wyglądało na to, że spodziewał się, że piłka w dużo większej odległości przejdzie obok słupka. Odprowadzał ją wzrokiem z niedowierzaniem, chyba że tak blisko minęła słupek. Jerzy Kowalik i trener Marek Holoper coś tam sobie rozrysowują na tablicy za plecami Henryka Kasperczaka. Myślę, że Heniu wzmocni siłę ofensywną i da szansę Martin sobie WME. No jeśli, jak mówiliśmy przed meczem, oba zespoły znają się jak łyse konie, to tym być może jedynym nierozpracowanym piłkarzem w zespole Wisły przez trenera Kubickiego jest właśnie Martin WME.
Brożek. Wyrzucony Dubiński. Jeszcze Szurawski. Ładna rozegranie piłki ze Solarczykiem. Solarczyk. Świetnie Dixon Czoto. Jest rzut roczny, ale Czoto poczekał do ostatniej chwili z tą interwencją. Bardzo skuteczna interwencja. A jeszcze pokazuje panie trenerze Dixon, że nie było rzutu różnego. Że nie było rzutu różnego. Że ostatni odstąpił Pistolarczyk. No ale już zobaczmy, bo korner przez Wisłę wykonany. Brasilia! Moruc! Dwadzieścia minut do końca i emocje rosną. Wisła wcale nie składa broni. Najpierw Stolarczyk, teraz Brasilia. Szymkowiak. Nawodczyński. Przypomnę, że niedawno w meczu młodzieżówek Łotwy i Polski Nawodczyński strzelił bramkę po rzucie rożnym. Teraz Łukasz Surma. Jacek Magiera. Nie ma spalonego, ale Kiełbowicz przyjął sobie piłkę do tyłu. Bardzo podoba mi się dzisiaj gra w środku pola Jacka Magiery. On naprawdę dużo widzi. Kilka jego podań, czy do, tak jak teraz, do Tomasza Kiełbowicza, czy w pierwszej połowie do Tomasza Zakolowskiego było naprawdę... Doskonały ruch Darka Kubickiego. Myślę, że tutaj Magiera potwierdził duże predyspozycje do gry na tej pozycji i wywalczył sobie miejsce chyba na stałe w drużynie. Paweł Stronku karany żółtą kartką. Marcin Baszczyński jako kapitan zespołu poszedł pomówić ze słowackim sędzią. Nie tyle kontestując tutaj pokazanie żółtej kartki Stronkowi, co jakieś wcześniejsze zagranie na połowie Legii. I faul, zapewne chodziło o faul jednego z legionistów. Jo. Traci piłkę Wisła. Magiera. Niekonwencjonalne. O, próba bardzo chytrego zagrania. Gdyby nie zrzemnął się lekko z Ciklica, mogło być bardzo niebezpiecznie. Ciklica, Łukowicz. Strong. Dubicki. Daniel Dubicki. Zostawia piłkę Baszczyńskiemu. Baszczyński, Kiełbowicz. Zieliński. Saganowski. Łukowicz atakowany przez Baszczyńskiego. Ogładziło się. Mirosław Szymkowiak przejmuje piłkę. Na chwilę. Jóźwiak, Łukowicz. Magiera. Baszczyński. Szymkowiak. Nie przejął piłki Brożek. Żurawski. Pan Michel Czerwacki. No i będzie zmiana wywoływana przez pana, panie trenerze. Martin Sekwueme zadebiutuje za chwilę w ligowym meczu w drużynie Wisły Kraków. Myślę, że nie ma co tu bronić. Schodzi Strong, wchodzi Sekwueme. Myślę, że Wisła zacznie grać trójką z tyłu. A tu Sekwueme? Widziałem go w sparingu z Zyskobolią. Strzelił piękną bramkę głową. Zawodnik dynamiczny. Z niezłym dryblingiem. Uwaga, teraz nie czas już może na atuty Ekwueme, bo strzela bardzo niedaleko bramki, jak widzimy. Ale rykoszet, bo piłka leciała w prawy róg bramki. I tutaj jeden z zawodników może wygłówkował ją, zmienił kierunek lotu. To jest dla bramkarza piłka nie do obrony, gdy po tym rykoszecie zmierzała w światło bramki, to widzieliśmy już, Moruc był na prawej nodze, już szykował się do obrony strzału Szymkowiaka w ten róg, w prawy róg swojej bramki. Pośrodek ciężkości spoczywał na nodze postawnej. Bramkarz jest bez możliwości reakcji. Fizyki się nie oszuka. Mirosław Szymkowiak. Jóźwiak. Baszczyński.
zostaje Mariusz Job pod polem karnym Legii. W ostatnim fragmencie gry nie wrócił na swoją połowę, czekał na zgrywaną piłkę. Teraz Martin Sekwueme do Daniela Dubickiego. Dubicki stara się przedryblować Kiełbowicza. Dubicki! I znowu szok. Ekwueme. Sokołowski. Stolarczyk. Koruc. No, mało brakowała, wypadłaby piłka Arturowi Borusowi. Z pozoru niegroźna. No właśnie, jeszcze potoczyła się kilka metrów. I będzie zmiana w Legii. Szykuje się na zmianę w Wróblewski. Magiera. Jacek Magiera. Jest już w polu karnym. Magiera! Fantastyczna bramka! 3-0 dla Legii! W taki oto sposób Jacek Magiera podkreśla swój naprawdę, naprawdę dobry występ w tym meczu. Tak, to jest ukoronowanie dobrej gry Magiery. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę powtórce na to, w jaki sposób zachował się Adam Piekutowski. Ale przepiękny strzał. Typowe widły piłkarskie. Ani Stolarczyk, ani Ekwueme nie zdążyli wrócić za biegającym prawą stroną Magierą. A ten w krótki ruch. W samo okienko bramki Adama Piekutowskiego. 3-0. Zejdzie z boiska, tego należało się spodziewać. Stanko Świtnica, on ma nadal obraki w przygotowaniu. Zdziwiłbym się, gdyby grał do 90 minuty. W jego miejsce Radosław Wróblewski. Ale myślę, że był aktywny, zrobił swoje. Trener Kubicki może być z niego zadowolony. Wejdzie dynamiczny Wróblewski w momencie, kiedy Wisła się odsłoni. Jest jeszcze większa możliwość kontrataku, wykorzystując bardzo dobrą szybkość Wróblewskiego. Patrzę na Wiślaków, podparci po boki, pod boki. Niektórzy mają spuszczone głowy. No nie wyglądają, przynajmniej niektórzy z nich, na zawodników, którzy jeszcze wierzą, że straty można odrobić. Swoją drogą czasu na to jest bardzo niewiele. 15 minut, 0-3. Może być ciężko. Wiślacy przypominają boksera po drugim knockdownie. Zautu Jóźwiak. Surma. Saganowski i ją. Przejmuje piłkę Wróblewski. Z lewej strony już biega Tomasz Sokołowski. Wróblewski. Jakutowski. Dają się teraz ogrywać w pojedynkach 1-1 Wiślacy. Wisła musi uspokoić grę. Nie iść ciąg za ciąg, bo drużyna tu może zostać bardzo poważnie poszatkowana. Magiera. Brasilia. Żurawski. Przyjął sobie piłkę już do przodu, do bramki Legii, Władzień Żurawski. Ale dzisiaj jego wszystkie wysiłki spełzły jak na razie na niczym. Adam Piekutowski. Jo. Stolarczyk. Przepuszcza piłkę Czoto. Grożek. Grożek. Żurawski. Tak, ale nie wiem, czy Tomek zwróciłeś uwagę. To jest dopiero druga akcja Żurawskiego w drugiej połowie. Pierwszy to rzut wolny, tak.
a drugi strzał z gry. Myślę, że to jest za mało, żeby dzisiaj ograć Legię. Ekwueme, Szymkowiak. Czoto. Saganowski. Baszczyński. Dubicki. Ekwueme. Stolarczyk. Ekwueme. Szymkowiak fauluje Marka Jóźwiaka. Już taki akt bezradności Mirka Szymkowiaka. Stara się jak może. Widać, że on ma ogromną ochotę do gry, do walki. No stop, pokrzykuje na swoich kolegów. Ścieka się na siebie, na innych. No i teraz już taki akt rozpaczy fauluje Marka Jóźwiaka w polu karnym Legii. Tak, ale myślę, że najczulszym takim instrumentem u każdego sportowca jest psychika. W momencie niepowodzenia i to prawie, że... Uwaga, bo znów Legia. Łukasz Surma. 4-0. Jeśli ta poprzednia bramka to był drugi knockdown, to teraz już mamy knockout. 4-0 dla Legii. W tym jednym spotkaniu, proszę sobie wyobrazić, że w tym jednym meczu przez 90 minut Legia strzeliła tyle samo bramek, co w wszystkich kolejkach. W pięciu dotychczasowych spotkaniach. Typowe zderzenie piłkarskie byka z parowozu. Wspaniała koronkowa akcja Magiera, Saganowski i Surma. 4-0. Łukasz Surma zachował się jak piłkarski profesor. Popatrzył, że nisko wychodzi Piekutowski. Piękna podcinka. Doskonały techniczny element. Legii teraz wychodzi już niemal wszystko. Oczywiście dużo łatwiej gra się w momencie, gdy jest 3-0, kiedy jest kilka minut do zakończenia spotkania, kiedy drużyna jest na fali. Ale ta akcja sprzed momentu to była naprawdę akcja filmowa. Jeszcze jedna zmiana w zespole Legii. Z numerem 7 na boisko wchodzi rzadko oglądany w tym sezonie Tomasz Sokołowski drugi, a zmieni Tomasza Sokołowskiego pierwszego. Myślę, że jest to bardzo wartościowa zmiana. Tomek Sokołowski za mitę. Do momentu kontuzji należał do wyróżniających się zawodników. To jest, przypomnę, były reprezentant drużyn młodzieżowych Polski. Tomasz Sokołowski, a proszę zobaczyć, jak schodzi z boiska. Jak mówią, wchodzący za dwa dni urodziny Tomasz Sokołowski. Tak, i olsztyński mundur przyczynił się, myślę, dobrą grą do tak wysokiego prowadzenia. Prawdziwy puncher, Tomasz Sokołowski, on też... On jakby nas słyszał, to jest dzisiaj naprawdę knockout. 4-0, Wisła. My mówimy o tym, ile bramek strzeliła Legia, tyle co w całym dotychczasowym sezonie, w tych pięciu kolejkach, ale proszę pamiętać także o tym, że Wisła w dotychczasowych kolejkach straciła wszystkiego 3 bramki w lidze. I mylili się ci, co odklepali Legię w walce o tytuł mistrzowski w tych rozgrywkach. Myślę, że Wisła, że Legia będzie się bardzo poważnie liczyła. Kolejne zmiany w obu zespołach. Nawet Buster Keaton nie miał takiej kamiennej twarzy jak przed chwilą Henryk Kasperczak. Numer 22. Piotr Brożek na boisku. A za chwilę także w drużynie Legii dojdzie do zmiany. Na boisko wejdzie Dariusz Dudek. A Dariusz Dudek zastąpi, no właśnie, legioniści nie wiedzą kogo, bo sędzia techniczny pan Mirosław Pryszka uparcie trzyma tylko 20, czyli numer Dariusza Dudka w górze. Piłkarze Legii nie wiedzą, kto schodzi. O, teraz już wiemy. Aleksander Bukowicz z numerem 14. Mówiłeś o minie Henia Kasperczaka. Kiedyś w rozmowie prywatnej z Leo Benhakerem
mówi do mnie w ten sposób, mówi: pamiętaj, każdy trener ma swoje Waterloo. Wcześniej czy później, czy grasz w B-klasie, czy w Champions League, każdego to może spotkać. Myślę, że Heniu w najczarniejszych snach nie spodziewał się, że Wisła dostanie tu takie piłkarskie bańki. Stolarczyk. Jeszcze jedna kontra Legii. I faul. Myślę, że dzięki temu Wisła bez większych już strat dotrwa do końca. To już pewnie by go tak na otarcie łez. Akcja braterska. Paweł Brożek dośrodkowuje, Piotr Brożek strzela, Legia Wisła 4-1. A Sokołowski drugi, Tomasz nie zdążył niestety. No ale jemu akurat żadnych nie ma żadnych słów usprawiedliwienia dla zawodnika, który jest od 3 minut na boisku. Zmęczony nie jest. Myślę, że typowe piłkarskie gapiostwo tutaj. I bramka po dobrej akcji młodego Wrożka. Piekutowski. Sokołowski do Saganowskiego, spalony napastnik Legii. Piotr Brożek, Czoto. Z autu Wisła. 5 minut do zakończenia spotkania. Myślę, że ta bramka na otarcie łez, ale podbuduje trochę mocno nadwątlone morale i psychikę piłkarzy Wisły. Mogliśmy zobaczyć minę trenera Henryka Kasporczaka zaraz po tym, jak Piotr Brożek strzelił tego gola. Jak mówię, Buster Keaton nie powstydziłby się tej miny. Nie zmieniła się nawet Toyota. Wisła strzela gola, ale Henryk Kasporczak zdaje sobie sprawę, że dzisiaj zespół popełnił zdecydowanie za dużo błędów, by mógł liczyć na wywiezienie choćby jednego punktu z Warszawy. Dixon Czotą. Zbyt dużo indywidualnych błędów wpłynęło na brak chyba stabilności, jeżeli chodzi o grę obronną. Ale jeszcze nie koniec meczu. Przewracany Brożek. 87 minuta gry. Piłkę ustawia Szymkowiak. Wysocy obrońcy Mariusz Jop i Łukasz Nawoprzyński biegną w pole karne. No tak, Artur Sarnat nie będzie miał udanych urodzin. Szymkowiak. I łapie piłkę Artur Boruc. Saganowski. Ekwueme. Szymkowiak, Dubicki, Ekwueme. Nie dochodzi do piłki Dubicki. Nie tak dawno Henryk Kasperczak był gościem magazynu Sportowe Forum. Powiedział między innymi, że nie wykluczone, że zimą do Wisły dojdą, przyjdą nowi zawodnicy, dojdą nowi piłkarze. Takie autentyczne wzmocnienia, bo co prawda jest w zespole z Krakowa już też od kilkunastu dni Kanadyjczyk Beloc, ale póki co to tylko wiemy tyle, że podpisał kontrakt z Wisłą. Pewnie go jeszcze jakiś czas nie zobaczymy w zespole z Krakowa. A tutaj potrzebni są zawodnicy do gry od zaraz. Surma. Przypomnę, że już za kilka dni Wiślaków czeka także mecz
w pucharze UEFA przeciwko holenderskiej drużynie z Nijmegen. Rozpędza się Sokołowski i Piekutowski. Brożek. Boruc. W pierwszej połowie brakowało nam, panie trenerze, strzałów i przede wszystkim tej soli futbolu bramek, no to teraz już w drugiej części spotkania to danie jest bardzo dobrze dosolone, pod tym względem nie możemy narzekać. 5 bramek. Wyszła nam bardzo pikantna zupa. Druga połowa. Tak, ale dla Wiślaków zdecydowanie za ostra ta zupa. To jest to, co chcieliby oglądać kibice. Widowisko ludzie na Legii, wspaniała publiczność i bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się na boisku. Wracając do zawodników zagranicznych, Tomek, w momencie jeszcze tych ubytków wiślackich, zbyt dużo obcokrajowców. Panie trenerze, przerwę na sekundkę, zobaczymy drugą wolnego. Dobrze, Tomasz Kiełbowicz, bo to już 90 minuta gry. Kiełbowicz. Bronią się Wiślacy. Teraz proszę bardzo. Dokończę ten wątek. Zbyt duża ilość obcokrajowców. Myślę, to jeszcze dodatkowy bałagan, jeżeli chodzi o organizację gry. Kłopoty językowe, brak komunikacji. Przy sposobie takim, jak gra Wisła, czwórką obrońców w linii, jest to, to zrozumienie bardzo, musi być bardzo trudno. Tak, to musi być zgranie, to musi być wzajemna asekuracja, przesuwanie dobre dla drużyny w obronie strefy boiska. 4 minuty dolicza pan Lubosz Michel. Surma znów. Dobra, prostopadła piłka, nie było spalonego. Sokołowski wycofuje przed pole karne. A swojej bramki szukał Marek Saganowski. Dzisiaj kilka akcji tak Legii wyszło i dali się na to łapać Wiślacy. Piłka do linii końcowej i wycofywana przed pole karne. Podaje się ten sposób, przecież w podobnych warunkach Wisła straciła 2 bramki w Amice, a jeszcze dobrze mogła stracić 2 następne. Widać tutaj ubytek Głowackiego, który trzymał ten środek obrony. Niedoświadczony Nowoczyński z Jopem to nie to samo. Paweł Brożek. Piękna akcja młodego Wiślaka z autu Legia. Dixon Choto. Surma. Choto. Zieliński. I Krzysztof Gawara, jego asystenci już rozluźnili. Myślę, że Legia już jest myślami w szatni. Przygotowuje się powoli do fetowania tego zwycięstwa. Szymkowiak, Surma. No i teraz na spalonym został jeden z legionistów, Radosław Wróblewski, a wbiegał dobrze środkiem Dariusz Dudek. Tak. Gdyby nie Wróblewski, gdyby się zatrzymał, Dudek wychodzi na czystą pozycję. Baszczyński, Brożek i znów akcja braci Brożków, strzelał Piotr, rzut rożny. Ładnie, naprawdę ładnie weszli obaj bracia do tego meczu. Mamy pierwszą odpowiedź na pytanie, czy będą z nich ludzie. No, gdybym ja był trenerem, na pewno zaważył im szansę. Dużo w większym wymiarze czasowym. Jeszcze jeden rzut rożny. To już ostatnia zapewne akcja tego meczu.
Boruc nie łapie piłki, decyduje się na piąstkowanie. Dubicki ładnie to świadczy o Wiśle, grają do końca. Ekwueme traci piłkę, Nigeryjczyk, 3-1, wychodzi Legia. Saganowski, z prawej jest Wróblewski. Saganowski do Radosława Wróblewskiego. Wróblewski źle przyjmuje piłkę. Jeszcze Sokołowski, na Lobczyński. I to jest koniec spotkania. Nie, tak myślałem, ale jeszcze rzut wolny. Pan Miłosz Michel spojrzał na zegarek. Daniel Dubicki i teraz będzie zakończył zawody. Legia Wisła 4-1. Zacząłem ten mecz od zdania Legia Wisła i wszystko jasne. Teraz też możemy powiedzieć Legia Wisła 4-1 i wszystko jasne. Wiemy, który z tych dwóch zespołów był lepszy. Myślę, że zwycięstwo Legii nie podlegało żadnej dyskusji. Mogło być bardziej okazałe, gdyby zawodnicy Legii wykazali w ataku troszeczkę więcej zimnej. Nie miał dzisiaj swojego strzeleckiego dnia Saganowski. Wróblewski w ostatniej akcji tutaj mógł doprowadzić do sytuacji, gdzie Legia strzeliłaby piątą bramkę. Jeśli jakiś mecz tego sezonu może Legii służyć za taki wzorzec Sevr, to właśnie będzie mecz Legii, to właśnie będzie to spotkanie. Bo było wszystko, była naprawdę udana gra zespołu w środku pola, gdzie tytaniczną pracę zrobili Surma i Magiera, ale i Bukowicz odebrał kilka piłek. No i było to, czego Legii brakowało do tej pory najbardziej, czyli skuteczności. Na pewno starcie dwóch systemów gry. Trójką obrońców grała Legia, piątką w drugiej linii, dwójką napastników. Wisła grała tradycyjnie swoim żelaznym, sprawdzonym ustawieniem. Ten mecz pokazał, że nie system, nie sposób, a ludzie są najważniejsi w tym wszystkim, wykonawcy. A swoją drogą jestem ciekawy, czy po takich dwóch meczach, gdzie Legia wygrała w Zabrzu z Górnikiem w Pucharze Polski, przypomnę, też grając z trójką w obronie, teraz wygrywa Wisłą 4-1, mając jednego człowieka więcej w środku pola, czy przypadkiem nie pozostanie przy tym trener Dariusz Kubicki? Ja myślę, że to utwierdziło go w przekonaniu, że to jest słuszne i optymalne ustawienie dla Legii, chociaż w stosunku do innych zespołów może być to zupełnie inaczej. Będziemy mieli pierwszą rozmowę. Grzegorz Milko namówił do wywiadu strzelca bramki Piotra Broszka. Tak, właśnie jest to często takie niewdzięczne zadanie, namówić do rozmowy kogoś z drużyny przegranej. Ty jednak chętnie nam udzielisz wywiadu. Powiedz, czy nie czujesz tego, że za późno dostajesz szansę trenera Kasperczaka? To znaczy nie, już wynik był ustalony wcześniej. Trener mnie puścił, żebym pobiegał troszeczkę, no ale udało się strzelić bramkę, ale takie błędy, jak popełnialiśmy, to jest nieporozumienie. Ale nie popełnialiście wy, bracia Broszkowie. Wasze akcje podobały się. Znaczy drużyna to drużyna. Każdy ponosi za wynik za porażkę i każdy za zwycięstwo. A powiedz mi, czy w najgorszych, najczarniejszych snach, koszmarach wy Wiślacy mogliście przypuszczać, że dostaniecie tutaj takie baty? Nie, po pierwsze powiem, myślałem, że w drugiej już będzie lepiej. Tak jak zawsze Wisła gra w drugiej połowie, ale widocznie Legia była dzisiaj lepsza i cóż, przegraliśmy. Jakieś wnioski przed spotkaniem z Nijmegen? Nie poprawić błędy w obronie i będzie wszystko w porządku, bo akcje w przodzie stwarzamy i w porządku będzie, jak poprawimy błędy z tyłu. I bracia Broszkowie szybciej na boisko, tak? Nie, zobaczymy. To zależy od trenera, nie ode mnie. Dziękuję bardzo. Wisła przegrała dzisiaj wysoko, ale ja, panie trenerze, jestem zdania, że Wisła jest na tyle klasowym zespołem, ma na tyle dobrych piłkarzy i dobrego trenera, psychologa, że do tego meczu z Nijmegen, z Holendrami, to już będzie zupełnie inny zespół. Nie pamiętający o tym, co stało się na Łazienkowskiej. Myślę, że obserwatorzy holenderskiego klubu byli na meczu Wisły z Wisłą Płock. Są tu dzisiaj też obecni na stadionie. No chciałbym, żeby to była swoista zasłona dymna przed meczem Pucharu UEFA. No niemniej jednak drużyna holenderska, Nijmegen, to nie są kelnerzy i nie przyjadą do Krakowa. I na pewno, jeżeli Wisła będzie popełniała tyle niewymuszonych błędów indywidualnych, zarówno indywidualnych, jak i w grze obronnej, w każdej strefie boiska, a szczególnie w defensywie, to Holendrzy potrafią też to wykorzystać. Heniu ma, myślę, bardzo ciekawy materiał teraz do tego, bo dostali dzisiaj Wiślacy lekcję poglądową
którą życzę, że długo będą pamiętać. Panie premierze, powoli my już mówimy Państwu do widzenia, ale proszę zostać z nami, bo przecież jeszcze konferencja prasowa, jeszcze Cezary Olbrych ze swoim gościem. Jak Panu się podobał debiut na stanowisku komentatorskim?